Siemeczko, siemeczko, tu Mr. Matej i witam was w dalszych odcinkach z Pure Farming. Dzisiaj w ogóle sobie zrobimy tak, że weźmiemy ten nasz traktorek, który mamy zabrać stąd właśnie. Czekajcie, może za cicho wszystko jedno zrobię. Nie, napiszę 4, bo 50 powinno wystarczyć. Dobra. Dźwięki są lepsze już, bardziej ten. Taki milszy lucha może. Zobaczymy. Ja ogólnie jestem na innych słuchawkach, dlatego muszę zrobić ten. Będziemy ogólnie tam wsypać sobie ten, otworzę. Fajne jest takie odgłosy tego, jakieś zielone po słomie. Ten odgłos jest taki fajny. Damy. Nie wiem, czy tabowanie tego po prostu pomiędzy pojazdami nie ma, tak? I kolizji też nie ma. Chyba. Z i tym. Dobra. W razie sobie weźmiemy tu. Trzeba by zawieźć 3600, no troszeczkę więcej niż trzeba, ale zawieźmy. Co to jest pierwsza osobowa? Nie jest taki ślawą, powiem, więc to naprawdę ciekawie. Żeby jeszcze włączyć światło. I zobaczymy. Daleko to jest. Co to się za jakieś farmy wiecie? O to kurde. To daleko. Sprytne są. Tutaj w dół. Pierwsza w prawo. Czyli tu w prawo skręcić. Na wprost będziemy jechać do tego, żeby na punkt. Zobaczymy, zobaczymy. Pierwszej części odcinka. Pierwszej części. Pierwszy na początku jest zawsze taki ciekawy, wszystko ten. Co jak działa. Zobacz jak fizyka. Jest fizyka, bo rzeczy przy gazie to zwolnia przynosi. No to jest dobrze. Rozwiązanie mi się nie podoba. Aha, nie to ja. Spokojnie. Wrócimy. Ciebie. Thank you.
Nie sprzedaje się. To jest kiepski test. Zyskaliśmy 3239. Być mało trochę. Jak to idzie? Dodałem się ślepo. O kurde. To tak dosłownie będzie wszystko tutaj robić. Kup cysternę. Opryskiwacz. A woda i skierowana. No, trzeba wrócić i jechać po cysternę. Cysternę odebrać, czyniś. Skąd idzie? A, ślepy. To jest jasna farba. O, mało. Masz sobie śpiewnik na jedno. Dobra. Wychodzimy. Tutaj sobie wychodzimy. Dobra, jesteście z powrotem. Jest w ogóle zmiana. Poprzednio odwiedziliśmy ten zboże, nasze zboże jakie mieliśmy. I teraz mamy, udaj się do sklepu, kup cysternę i tp. Sklep. Szukamy sklepu. Czekajcie, szukamy sklepu, a na F chyba? Nie, to na G było. Jednak nie wiem już, na N. Na N. Usługi. Bank, stacja. Bank, myjnia, centrum handlowe numer 1, chyba to tu. Tak? Nie, może to nie to. Więc jeszcze generator, szklarnie, zbiorniki, urządzenia, kwiaty, składy, ziemniaczki, mieczane, budynki, słady, pola, posiadane obiekty, skup, nie. Usługi to bardziej bank, stacja, myjnia. Centrum warsztat. Mi się wydaje, że to jest to. To właśnie, tu mamy się to, ten jechać, czyli tu ustawimy sobie punkt na E. Ale czemu ustawiony? Dobra. A jednak jest ustawiony, bo sorry. To było ustawione jednak. Że mamy jechać tutaj. Widzę, że niebieski jest. Czekajcie, sobie przejdę. Po prostu w ten punkt. Żeby było, dobra. Po prostu muszę przejść tutaj. Jesteśmy, dobra. Musimy jechać tam za niebieską tą. Wyjść ze sklepu. Ją kupić. Czekajcie na te. Nie. I mamy kupić cysternę, tak? Nie dobrze pamiętam. Tak, mamy kupić cysternę.
Więc idziemy do tego. Właśnie, w ogóle jedna rzecz, która troszeczkę ten, te otoczenie, te góry, to takie dziwne. Na przykład to, co tam, czy na przykład te białe coś tutaj, takie trochę za bardzo, co? Jak widzicie. Otrzymaliśmy nową wiadomość. Dobra, czytajmy nowe e-maile. Zostaliśmy centrum handlowe. Świetnie, właśnie sprzedałeś swój plony i zarobiłeś konkretne pieniądze. I o to, to właśnie chodzi. Aby wygenerować zyski i się rozwijać. Myślę, że to dobry moment, aby zrobić pierwsze zakupy. Kiedy będziesz gotowy, udaj się do centrum handlowego, w którym możesz zakupić maszyny rolnicze. Aplikacja biznesowa. Gram na twój biznes nową aplikację sklepu. Czyli to chodzi. To jest to chyba. Aplikacja bankowa. I możesz paliwo. Proszę kupić na stacji. O kurde, to nieźle. Wiem, że gdzieś tu można kupić ten. Dobra, sad pola. To są te. Głowianie pojazdów. O kurde. Kup, sprzedaż, przeżywiesz, giełda. Giełda chyba, nie? Wiem, że gdzieś tu można było ten. Coś kupić. Energia, o kurde. No dobra, nie ma co czekać. Idziemy, bo w ogóle na swobodnym jest, w ogóle możesz sobie kupować bezpośrednio z tabletem rzeczy, ale tu chyba najwidoczniej nie ma. Wiecie, co wam powiem? Zaczynam się bać tutaj, czym w ogóle tam dojedziemy. Aha, to jest zablokowane. Tak, aha, o. A, już chyba rozumiem. To jest taka część, a potem my to mamy zablokowane. W takim razie, tak, dobrze myślę, czy nie? Dobrze, nie ma co ten. Jechaliśmy tutaj, to drugą jednak trzeba jechać. Myślałem, że to prosto trzeba, a jednak to jest tylko po prostu zablokowana część mapy, która jest niedostępna dla nas. A myślałem, że jakiś błąd czy coś, a to jednak nie jest błąd, więc chyba dobrze. Więc jedziemy sobie teraz po te maszyny, aby maszynę jedną, cysternę kupimy. Które będziemy chyba wydawać, tak? Kup cysterny, kup opuskiwacz. Tam jeszcze coś jest było, dobra. No to spoko, o, patrzcie, jakieś jeszcze jeżdżą rzeczy. O kurde, to nieźle. Mamy sklep, dobra. Zahamujmy. Kurde. Patrzcie nawet na to. Tam jest Karcher. Tam jest Simpa. Metal Hack. Metal Tech. Karsze Zetor, Akipil i Gregorier. Gregorier. Chyba tak się nazywa. Jesteśmy w sklepie. Kup cysternę. Dobra, i oto chyba, że tutaj trzeba wejść, wiecie? Z ochroną, kurde. Dzień dobry. Maszyna. Wykupić cysternę. Aha, tu jednak tu jest. Ciągniki, przyczepy. Nie przyczepy, tylko do. Patrzcie, tutaj na poziomy. Kurde, to jakieś poziomy trzeba. To chyba Simpa. To mamy kupić. I mamy kupić jeszcze opryskiwacz. Jak tu będzie? To chyba bardziej tu będą. To prawa pól. Opryskiwacz. Chyba nie tu. Upkill Haster. Sato. Ale musimy poziom drugi mieć. O kurde, to nie rady. Nie ma poziom drugiego? A tu jest to. Aha. No chyba na to wygląda, że nie mamy tych. Upkill Haster Sad, dobra, jest, jednak jest. A, to jest do sadów. Nie, no dobra, no to będziemy sad robić to, tak? Na pewno kupiliśmy. Pa, 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 pa. Wykonać zadanie czasu. Znajdź farmera. O kurde. Przejście, znowu się znaleźć transformera. Dobra, jeszcze przeczytamy sobie, co tablecie szybko jest. Bo 4 maile, tak? Kupno maszyn, to aplikacja sklepu, to staliśmy przy
umiejętność. Maszyn, dwie nowe maszyny pozwolą ci wykonać więcej prac. Przyda ci się to podczas kampanii. Im więcej maszyn jest w twoim posiadaniu, tym więcej zadań jesteś w stanie wykonać. Dzięki nowym maszynom będziesz też mógł przyjmować zlecenia od innych farmerów. W ten sposób zapewnisz sobie dodatkowe przychody. Zlecenie poboczne. Przejdźmy teraz do bardziej istotnej kwestii. Zrobiłem następną analizę okolicznych gospodarstw i wygląda na to, że nie tylko twój dziadek padł ofiarą kryzysu ekonomicznego. Większość farmerów poszukuje dodatkowych rąk do pracy, a co ciekawe, są w stanie zapłacić za pomoc więcej niż zazwyczaj. Wszystko po to, by ratować swoje gospodarstwa. Zajmę się wyszukiwaniem rolników, które mogą potrzebować pomocy. Kiedy kogoś znajdę, dam ci znać drogę mailową. A jego link znacznie na mapie. Udaję się do farmera, możesz potrzebować pomocy. A czyli tu? Szukamy tego farmera. Tu. Dobra, to już on ten. Powiedział i musimy wziąć ten traktor, zjechać tam i zobaczymy. Pomoc farmerowi. Farmerowi? Farmera bardziej, że. Wiecie w ogóle, te bramy są drewniane. Jak na tej farmie. To jest 300 yardów. Ciekawe, co mu trzeba pomóc, bo to wszystko jest jedna rzecz do zrobienia. Może to być. A, sady pewnie. Tak, sady. Ale zobaczymy, co on chciał. Hey boy, I got a job for you. Witaj, przyjacielu. Potrzebuję pomocy w moim sadzie. Pracownik, który miał przyjechać z innego stanu do pomocy przy gospodarstwie, nie odbiera telefonu i nie odpowiada na e-maila. Zakładam, że zrezygnował jego strata. Zechciałbyś poświęcić swój czas i mi pomóc? Obiecuję, że cię godnie wynagrodzę. To jak? Pomożesz? Mam 24 godziny na wykonanie tego. Czas wykonania zadania, 24 godziny, nagroda 10 tysięcy, połącz cysternę z impact do woda, napełnij cysternę, napełnij zbiornik sadu, podłącz opryskiwacz, napełnij opryskiwacz nawozem, podjedź na skraj sadu, przeprowadź oprysk sadu. Na Q akceptujemy, na R odrzucamy. Czyli akceptujemy. Czyli po prostu mamy ten. Znaczy do tego, że musimy wziąć zbiornik nasz. Podłączyć, to jest podłącz cysternę, to będziemy w ogóle robić, to na razie mamy samouczki, co bardziej. To mam podłączyć, potem napełnić zbiornik. I potem z tego zbiornika będziemy pryskiwać ten dalszą część jego farmy. Teraz idziemy sobie na teraz z powrotem do sklepu, wziąć tu cysternę, podłączymy cysternę. Mam nadzieję, że ten traktor wytrzyma tę cysternę, bo tak trochę... Nie, no powinien starczyć. Simo. Simpa. Te. Dobra, teraz mam jechać. Aby ten. Napełnić zbiornik. Oczywiście, patrzcie, to jest właśnie ta część, która jest na razie nam zablokowana, że nie mamy dostępu do niej. Tak naprawdę pewnie mamy dostęp, będziemy mieli do niej dostęp. Sorki, że ten. Że ja wygodę. O Jezu. O kurde. I teraz właśnie maszyny strzelać zaczęliśmy. Nieźle, jest 24 godziny. Jest 6 rano. Dobra, jest 6 rano. I on w ogóle nie spał, więc nie wiem. A to 300. Aha, napełni się z tego, z rzeczki. Jeziorka, nie wiem. Tylko ten traktor trochę wody chyba jeździ. To trochę tak średnio. No nie, jednak nie. Tam trzeba jeździć dalej. Tam daleko się jedzie. Tu ten zbiornik, to jest na porze ten zbiornik, co nawozy są. To chyba jest tam. Ja już prawie myślałem, że ten, a to trzeba tędy jechać. No dobra, to jedziemy tędy. Zobaczymy. Niby takie fajne, ale ja bym bardziej swobodną potem pograł. Zrobimy kilka odcinków z tej kampanii, a potem lecimy na swobodną, gdzie będziemy mogli wziąć 200 tysięcy i z tym 2000 po prostu zacząć pracować. Bo jak widzicie sami, no troszeczkę, no możliwe, że troszeczkę ten, nie za bardzo to jest. Aha, musimy stąd wziąć, musimy bokiem tu jechać, o tu. Dobra, idziemy tam.
Czycie to? Ptaszki itp. Słuchajcie. Bardzo piękne. Bardzo mi się podoba to właśnie ten, taki odgłos natury. Gdzie ten? To już taki zajefajny. Nie mogę przeklinać w odcinkach. Chodzi o to po prostu, że... O, zobaczcie, taki ten jest. Po prostu te takie dodatki, które po prostu tylko my słyszymy... Tak, nie myślimy o tym, a słyszymy je. To są jedno z najbardziej takich ciekawych. Tak, to dodali. Ale super. Fajnie, że to dodali. Wiecie, co jest takie... O, to fajne, takie, o, takie fajne, no wiecie, taki po prostu mylejący czas, który spędzamy w grze. Nieistotne, jakby dosłownie, nieistotne dodatki, które i tak pomagają nam w grze. To jest jedno z fajnych tych. Poda 100%. Dobra. F, to jest praca, aha, dobra. Ten pełni zbiornik sadu. Nie wracamy. Tylko teraz troszeczkę o 300 yardów. Właśnie, to jest te coś. Rozgrywka. Miar, metry. 24, jaki włącz. User interface? Tak. To jest Hue. UI. To jest. Okej. Okay. Aha, chyba wyłącz user interface. Uch, czy tam pisał ukryj? Wyłącz... Nie, dobra. Już wiem, co chodzi. Sorry. Za ten. Mamy cztery wiadomości, które oczywiście przeczytamy sobie szybko. Podejmowanie zleceń, wydamiczna wymiana pojazdów. Na pojazdów. Nowa funkcja jest już aktywna. Od teraz masz dostęp do dynamicznej zmiany pojazdu i możesz szybko przenosić się między pojazdami. Jak to działa? Tab, włączenie funkcji, zmiana kategorii. Aha, dobra. Wybór wody, okej. Okay. Dobra, to czyli klamy tab. Aha, i takie coś. I na... To kurde, pickup to... Ej, to tutaj fajne, to jest, mi się podoba, no. Jeśli w tym etapem ten enterem zatwierdzamy. Nie, to jest ciekawe, to jest akurat ciekawe. Który ten? Tablet, mapa, włączenie ucieraczek. Działa to? O kurde. Światła wiem, że działają. Przełącz sterowanie, to jest ten ukryj menu. Dobra, nie no, ucieraczki. Ciekawe to jest, ciekawie. Akurat to jest ciekawe, takie funkcyjki. Właśnie wybieranie tabem na maszyn to też jest ciekawe, no. To jest takie bardziej ciekawsze niż myśleliśmy. Możemy pomyśleć. Bo niby tak, no, wciskasz tab i co, zmieniasz się szybko tabem? A to patrzcie, zwalnia się w ogóle czas. Spowalnia całą grę. Ciekawie. Nie myślałem, że takie coś może być w ogóle ten dostępne. Znaczy dostępne, no na pewno, ale nie zapowiadali tego, więc ciekawie i jest bardzo ciekawie. Więc wyjdziemy tutaj szybko. Zrobimy to. Nalejemy. Przenieść w zawartość. Dobra, otrzymałeś nową wiadomość. Dobra, opryskiwanie sadów. Kolejna praca, która trzeba wykonywać w sadzie, jest przeprowadzenie oprysku drzew. Opryski chronią owoce przed szkodliwymi szkodnikami, a tym samym pomagają uzyskać lepsze plony. By je wykonać, musisz skorzystać z opryskiwacza. Aha, okej. Okay. Znacznik tam ustawię, tym szybciej ustawię. No ale na razie, wiecie co wam powiem, to można by... Aha, tu jest nafilżanie tego. Na razie bym mógł po prostu ten, to odłączyć tu. Co nie? To ten stoi, a ja pojadę w tą opryskiwacz. Szybko. Tak czy siak, to trzeba to mieć. Krzaki też są? Nie, krzaki nie są przejezdne.
teren jest taki ładny, no... detale są. Może woda jest... Te fale widać trochę, te wodne fale. Nie, no te fale widać są. Chyba, że jak już się traktorem, to tego nie widać. Może po prostu ja tak nie widzę tego dokładnie. Podłączmy. I wracajmy. Po krawędzi się jeździ, to jest ten. Zobaczmy tutaj. Nie no, są te takie zloty, wypadki. Tylko patrzcie kamerę. Czy kamera w środku nie jest za bardzo ten? Może nie powinna się tak trząść jak ten. Nie no i... Zbiornik ma napełnić, kurde. Nawozem. Sprawdźmy mapę. A, okay, nie to M. A, to zbiornik akurat jest naprzeciwko, to jest okej. Okay. Myślałem, że gdzieś dalej jest. A to akurat jest naprzeciwko. Jest jeszcze w porządku, bo myślałem, że na farmę trzeba wracać, żeby napełnić ten zbiornik. Ale jednak nie. Więc zobaczmy, zobaczmy. O kurde, ja mam wydać kasę jeszcze swoją? No to żeby on napełnił ten. Kurde. Złodziejstwo, biały dzień. O, kupica też. Nie mamy się ustawić tu. Włączyć tempomat. Jedziemy. Okej. Okay. Przeprowadź oprysk sadu. No, czyli on jest taki 10 na godzinę sam płaci. I czy nam się pokazuje, że sad jest opryskiwany? Aha, tu u góry jest chyba, tak? Pryskanie 12%, zasoby wody 20%, nawożenie. Aha, to takie po prostu ten, bo wiem, że w poprzednich wersjach było po prostu, że pokazywało kolor tych drzew i coś, wtedy się one bardziej ten. Kolorystyka, o, kolorystyka. Chyba inna. Czy wyjechaliśmy tu, to przydało się tutaj wjechać, tak? Tak. Nie, no to jest ciekawe nawet. A, już na minimapie, przepraszam, dobra. Na minimapie to się pokazuje, które jest opryskane, które nie. Nie, no to jest ciekawie, ciekawie. Bo nie zobaczyłem, na minimapie, po prostu na minimapa pokazuje nam, tam daleko, że oprysk jest robiony. Czekajcie, ja sobie może tylko ten. Chwilę tylko przesunę się. Żeby po prostu widzieli to. Dobra, widzicie. Powinno być ok. Że jest zapryskiwany jednak. Tu jakiś ten jest. Aha, to są te natryski, aha, natryski wodne, dobra. Lasy wody 15%, ale to nie jest to 15%. Przeżyło mi na razie. Dobra, wyłączony. Skończy. No i ostatnie zostało tu. I zobaczymy, 40% nam czyta. Nie no, to wygląda, że działa to. Sad jabłkowy numer 1. Jabłoniowy, przepraszam, jabłkowy. Jabłoniowy. W zbiorniku ciągle jest tyle samo tego. Nie, no tu mam litrów dużo. Nie pominęliśmy żadnego, nie. Tak właśnie patrzę. Jadę blisko tego. Oj, zatrzymaliśmy. Wykończyliśmy cały ten. Ale do końca dojedziemy, żeby po prostu ten. Nie wiem dlaczego akurat nam zakazał. Nie trzeba było tych wszystkich kończyć, ale trzeba skończyć, bo to jest ten. O, i teraz skończyliśmy. Przyszłość tą wiadomość. Zobaczmy, no wiadomość jaka jest. Nawóz ciekły. Dobra, przeprowadzenie oprysku sady, podsumowanie zadania pomoc w sadzie. Wykonałeś zlecenie dla farmera, co za co otrzymujesz wynagrodzenie w wysokości
10 tysięcy oraz 200 punktów doświadczenia. Dzięki temu, że posiadasz wszystkie niezbędne do wykonania zlecenia maszyny, mógłbyś rozpocząć pracę nad jego realizacją od razu. Pamiętaj, aby przemyśleć i zaplanować każdy wydatek. Najlepiej najpierw zorientuj się, jakie maszyny są wymagane do wykonania danej zlecenia, a następnie udaj się do zakupy. Po zakończeniu zlecenia pieniądze natychmiast wpływają na twoje konto. Pa, 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 pa. Dobra, no te, udaj się do wyznaczonego miejsca, podłącz puk, przejść na skraj pola. Aha, czyli po prostu każe mi to wszystko ten zabrać, czy nie? Ja mieszkam, podoba mi się ta historyjka, ogólnie z tą kampanią, że tam masz dziadka, bla bla bla, ale swobodny powinien tak samo być. Zacznę się od cutscenek, że masz jak już na przykład dziadku, pobierasz dziadku i musisz odremontować ją, czy tam powiedzmy ten zająć się i spłacić ten dług. Czy masz dług 200 tysięcy na przykład, to jest 250. I potem musisz coś spłacać, a nie tu na przykład, że wykazuje ci, masz zrobić to, masz zrobić to, masz zrobić to. Tak naprawdę tego nie trzeba nam zrobić. Nam wystarczy, że tacy nam informacje taką swobodnym. Ze swobodnym weszłem to po prostu było od razu taka o, żadna scenka ani nic. Więc tak średnio troszeczkę mi się to, ten akurat w tej to jest. Tak samo farmingu jest podobny. Że po kim dostajesz tą farmę czy coś, nikt nie wie. Kurde. Dobra, jeszcze tak przejdziemy szybko po domku. Nie, to nie tu wejście, sorry. Tu jest wejście. Gdzie jesteśmy w domku. Tu drzwi otwierane wszędzie? Nie. Tylko tutaj, w niektórych miejscach. Aha. I wejście na górę jest zablokowane. Super. Miał wejście na górę, oczywiście. Oczywiście jest piecyk. O kurde, wzięliście to? Nie mam mózgu. O kurde, nie mam mózgu. A to trochę do Pitera podobny jest. Sorry. Piatar. Dobra. I teraz tak, pokazałem puk. Tak, to odłączymy. I puk gdzieś jest w tamtym miejscu. Gdzie? Ten puk jest. A tu, dobra, widzę. To jest tam. A puk jest. Podłącz pług. A tam jest jakiś pług. A do tego maszyna. O kurde, 200 metrów. To kurde, daleko jakbyś jest. Daleko strasznie, żeby ten jechać. O, bo pojedziemy, zobaczymy, co tam pługowanie będzie pewnie. Ale powiedziałam, pługowanie na ekranie. Pług, pług, ekran leci, pług, pług. A, tu jest pług, dobra, znalazłem pług. Patrzcie, czy to jest lewitujące? Stop, 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 stop. Czy oni się... Czy mi się wydaje, czy to jest lewituje? Po prostu takie czucie jakby lewitacji. Nie, nie tak, nie. Nie lewituje. Ciekawe, czy będą też takie mapy, na przykład, można będzie dawać własne. Czy nie? Zobaczymy. Kurde, ale podniosło. No i da się na nasze pole. O, czekajcie, bo tu trochę ten e-maila dostałem. Pracę na swój rachunek. Jak zapewne się domyślasz, mam dla ciebie zadanie. Pozwól, abym wyjaśnił. Wyjaśnienie. Przyszło zamówienie na 8 tysięcy kilogramów, czyli 8 ton zboża. Aby je zrealizować, musisz zaorać i obsiać pole obok, a następnie zebrać plony i przewieźć je do magazynu. Nie martw się, jak zwykle we wszystkim ci pomogę. Oczywiście merytorycznie. Po wszystkim będziesz miał wiedzę wystarczającą, aby zacząć pracę na własny rachunek. Puk to narzędzie do przeprowadzenia orki, czyli przygotowanie pola pod obsiew.
Pracę tę wykonuje się co 4 cykle uprawowe. Jest to zabieg obowiązkowy. Skoro postawy mamy już za sobą, trzeba wziąć się do pracy. Jedziemy. Tutaj pole, te. W ogóle wszystkie są pole moje? Serio? Przejdź tu. Zaraz, dobra. Rozłóż. Obróć. Czyli najpierw... Obróć. Serio, nie będzie tak... Już mi się troszeczkę średnio podobać to. Chyba. Bo opracowanie jest dopiero jak się złożysz go. Tak mi nie powinno chyba być, co? Opuść narzędzie. Tak średnio troszeczkę tym z tym. Z tym tymi. Mi się podoba, że tak powiem szczerze. No co, ja to widzę. O, ale ty, patrzcie, trochę, tak trochę jest ten. Widać ten. Wjechaliśmy na pole, jest wyższy. Już to wszystko. Wyższy. Ale powiedziałem. Wyższy. Dobra, i czy ty to robi to, co ja myślę? Nie, jednak się nie da wyjechać poza pole. Z tym, więc robimy to taką metodycznie. Patrzcie na to. Jak orasz, tylko orasz pole, nie orasz nic innego. Dobra. No okej, okay, no niestety, no tak troszeczkę wygląda tak średniowo, ale ten na minimapie przynajmniej wszystko pokazuje nam, co, czy zrobiliśmy dobrze, czy nie. Choć krzywo to robię. Powinniśmy jechać prosto. Więc może zrobimy coś takiego, że taki, powiedzmy, timelapse, który będzie po prostu... Pokażę wam, jak szybko zrobiliśmy to. To na to, to lecimy.
O, dobra. Słuchajcie, musieliśmy szybką przerwę zrobić od tego, od orki, bo okazało się, że... Czekajcie, podniosę. Że skończyło się paliwo. Trzeba złożyć to. I odłączyć. Włącz. Czuję to, nie, no kół ja wcisnę, kurde. Co kół? Ty. Musimy jechać szybko na paliwo. Znajdź życie paliwo, mamy chyba na tym, na stacji, znaczy tutaj. Na farmie mamy paliwo, czy nie? Zobaczmy punkty. Usługi, stacja paliw. Numer 2. Masakra. Nie wiem, czy jest stacja paliw. No dobra, idziemy do której stacji paliw. Do najbliższa jest. Jesteśmy tu. Ta jest najbliższa. Skoczymy tam. Teraz. Paliwa nie ma, 8 litrów paliwa. Ja się boję, że nie dojdzie. W ogóle nie, może mi nie dojechać na to. 500 metrów, zobaczymy. Metrów, 7 litrów. Nie no, powinniśmy dojechać tam. Tu jesteśmy, nie. Od razu. Zatankuj. 200 euro? Nie jest tak źle chyba. Do 120 litrów? Nieźle. Się daje. Dobra, i wracamy na farmę. Szybko orkę dokończymy i kucimy odcinek z orki. Ja będę się starał wrzucać wam dwa odcinki, a czasem jeden odcinek czasami się pojawi. Zależy od czasu, jak będę miał. Bo też właśnie też mam przerobienie tych filmików też trochę zajmuje, więc nie ma co ten. Dobra, to co? Po tym, po orce, widzimy się, pożegnamy się, a wy dalej słuchajcie muzyczki.
No dobrze, to już dojechaliśmy do końca, no to co? Odwozimy teraz tał. A wy pamiętajcie, zostawcie suba, zostawcie lajka. Zostawcie komentarz, żebyśmy wiedzieli, co dalej robić, co byście ciekawe byście zobaczyli. A na następnym odcinku zupełnie zobaczycie, jak siejemy tym małym siewniczkiem. Grał dla was, pokazywał dla was grę Weber Matej, Pan Matej, więc dzięki za uwagę. Pamiętajcie, by być na live'ach. I do zobaczyska w następnych odcinkach. Bye.